Witam, jestem Krzysiek i zapraszam do obejrzenia kursu Photoshop w fotografii i albumach ślubnych. Ten kurs to właściwie 6 godzin materiału wideo poświęconego pędzlom, maskom odcinania i posługiwaniu się narzędziami Photoshopa w takim celu, aby uzyskać interesujące efekty wizualne. Sam kurs oscyluje wokół zdjęć ślubnych, które można oczywiście wykorzystać w albumach, aczkolwiek prezentowane techniki możemy z powodzeniem zastosować w każdej fotografii. Obecnie na rynku występuje wielość formatów i wymiarów albumów, dlatego opracowane w tym kursie przykłady nie są dedykowane pod konkretny wzór. Celem kursu jest po prostu zrozumienie procesu twórczego i programu pod takim kątem, aby móc przygotować własne szablony i dostosować do produktów, które są w naszej ofercie. Proces tworzenia każdej kompozycji jest dokładnie omówiony i zilustrowany. Część prac została zainspirowana projektami Graphi Studio, które weszły już właściwie do kanonu albumów fotograficznych. Na płytce DVD znajdują się pliki PSD oraz pędzle, które mogą posłużyć za szablon, inspirację i materiał edukacyjny. Sam kurs podzieliłem na dwie części. W pierwszej części skupimy się na anatomii pędzli Photoshopa, które według mnie stanowią podstawę do budowy efektownych masek odcinania. Wykorzystamy następnie tą wiedzę do utworzenia kilku końcówek, za pomocą których będziemy realizować w drugiej praktycznej części kursu konkretne kompozycje. Tylko w dwóch przykładach posłużymy się gotowymi teksturami, zaś pozostałe efekty malowane są ściśle w Photoshopie za pomocą pędzli i ich ustawień. Zerkniemy również do Photoshopa CS5, gdzie pędzle zyskały kilka nowości oraz pojawiło się nowe narzędzie Mixer Brush Tool. Także w tym miejscu nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć powodzenia i zapraszam do lektury.